Jestem Azatoth, negatywny i zły aspekt jesz. Jestem tym, co nazywasz Bogiem. Jestem stwórcą, sułtanem nuklearnym. Tak, tak. Wyobrażam sobie, że musisz się bać, że jestem gigantyczną masą ciała i macek, a nie białobrodym, antropomorficznym Bogiem. Ale taka jest rzeczywistość, mój synu. Jestem twoim ojcem. I ojcem wszystkich i wszystkiego. Moimi innymi rękami stworzyłem wszystko. I tymi rękami wszystko zniszczę. A za to jest najsilniejszym zewnętrznym Bogiem w całym istnieniu i jednym z trzech wielkich tytanów stworzenia wraz z chaosem i Bogiem. Mówi się również, że jest to fizyczna manifestacja samego chaosu. Biorąc pod uwagę, że chaos. Jest nicością, podczas gdy azatot jest szaleństwem, któremu nadano kształt. Azatot to chaos, który zawiera wszystkie rzeczy w utajonym, nieprzejawionym stanie. Możemy powiedzieć, że przed manifestacją chaos utrzymuje rzeczy w opóźnieniu, który jest tylko o jeden stopień od nieistnienia to otchłań z której wszystkie rzeczy się biorą do której powrócą pod koniec swojego wieku a zatot jest najintensywniejszą formą istnienia czystą istotą nieograniczoną formą lub reakcją ale to istnienie należy do innego typu niż ten do którego jesteśmy przyzwyczajeni jawiąc się więc jako nieistnienie Ponieważ nie spełnia żadnego z wymagań, które naszym zdaniem determinują istnienie. Jest kosmicznym i bezgranicznym bóstwem o kolosalnych proporcjach oraz wielkim i wszechmocnym władcą bogów zewnętrznych. Jest wszechmocny poza mocą wielkich przedwiecznych, takich jak Katulu, a nawet jego towarzyszy zewnętrznych bogów, w tym Jok Sotota. I zła i, i wszystkich innych istot. I jest jedyną, najpotężniejszą istotą w całym micie. Będ, będąc twórcą dawnych, głównie bogów zewnętrznych, budzi lęk, ale jest bardzo czczony przez jego dzieci, sługi i tych, którzy go czczą. Wśród jego wielu wyznawców, wyznawcy w mieście. Goldswood, którzy praktykują obsceniczne rytuały, które obejmują okrucieństwa praktykowane na wciąż żyjących ofiarach w stożkowej świątyni Azatota, są owadami, które uciekły przed zniszczeniem ich rodzinnej planety Shagaj, przenosząc świątynię na drugą stronę, wszechświata z nimi. Wielcy przedwieczni próbują ponownie obudzić Azatota. Mówi się, że kiedy wszystkie królestwa się połączą, przebudzi się i pochłonie całą egzystencję. Wygląd zewnętrzny. Nie ma jednoznacznego opisu Azatota, ponieważ każdy wyobraża go sobie inaczej, a on ciągle się zmienia. Na przykład Ronald Shea wchodzi do świątyni po wizycie w lesie niedaleko Goldwood i odkrywa dwudziestostopowego stopowego bożka który reprezentował boga Azatota Azatota takiego jakim był przed wygnaniem na zewnątrz składał się z małżowiny wspartej na wielu parach elastycznych nóg z półotwartej skorupy wyrastało kilka połączonych cylindrów zakończonych polipowatymi wyrostkami a w ciemności wewnątrz muszli wydawało mi się że widzę straszliwą, zwierzęcą twarz bez ust, z głęboko zapadniętymi oczami i pokrytą lśniącymi czarnymi włosami. Później Szae widzi, że coś sączy się na korytarzu szary kształt, rozszerzający się i marszczący, który błyszczał i trząsł się galaretowato, gdy wciąż poruszające się cząstki spadały swobodnie. Ale to był tylko przebłysk. Jedna z manifestacji Azatota w stworzeniu została opisana jako kolosalna osobliwość, która pochłania wszystko wokół. Od planet, gwiazd, a nawet układów słonecznych, tak dużych jak ziemski, pochłaniając nawet samo światło. Jego masa została oszacowana na 66 miliardów razy masywniejszą niż słońce. To znaczy. Masywniejszą niż sama galaktyka trójkąta, ze światłem tak jasnym, jak 140 bilionów słońc. Jednak, ze względu na ogromną odległość między manifestacją azatota a Ziemią, jej rozmiar może być znacznie większy. Naukowcy ziemscy nazwali tę manifestację nuklearnego chaosu Ton 618. Osobowość. Posłuszny syn. Szczerze mówiąc, nienawidzę tego faceta z całej siły. Nienawidzę go tak bardzo, że kiedy uderzyłem w jego brzydko-brudatą twarz, po raz pierwszy w życiu wiecznym poczułem coś bliskiego szczęściu. Azatot jest pogardzany wśród bogów zewnętrznych i przez każdą inną istotę w mega wszechświecie. Wszystko, co mówi, że jesteś oddany Azatotowi, jest spowodowane tym, że masz na niego bardzo zniekształcony obraz. Pomyśl o całym złu na ziemi, o każdym gwałcie, morderstwie, torturach, przemocy, napaści, zdradzie, kłamstwie i złu. Myślałeś? Wiedz bowiem, Synu Boży, że źródłem i początkiem całego tego zła jest Azatot. Totep do Karla Blaka o Azatocie. Nadal nie wiadomo. Jaka jest jego prawdziwa osobowość i nie została jeszcze ujawniona. Będąc uwięzionym przez niezliczone miliardy lat od czasów wojny stworzenia, jego umysł został zniszczony przez wiele lat uwięzienia w pustce zewnętrznego wszechświata. Okazuje się, że jest całkowitym przeciwieństwem, przeciwieństwem i prawdziwym cieniem Boga, manifestacją fizyczną szaleństwa oraz przeciwnikiem chaosu. Jest również znany z tego, że jest pierwszym żywym ucieleśnieniem megalomanii, wrogości, zła, ciemności, chaosu, zniszczenia i tym podobne. Jest uważany za jeszcze bardziej niebezpiecznego i morderczego niż sama Ain. Nie jest możliwe dokładnie opisanie osobowości Azatota. W końcu jest on wiecznie nieświadomą istotą, nie okazując żadnych emocji ani uczuć. Jednak... Kilka emocji, które sułtan jest w stanie pokazać, pokazuje, jak straszny jest prawdziwy Azatot. Bóg chaosu jest całkowicie bezosobowym i amoralnym bytem, nie dbającym o nic ani nikogo, nie odczuwającym empatii nawet wobec swoich dzieci lub małżonków, postrzegając je tylko jako nieistotne szczury, które są jego częścią, coś, czego nienawidzi i pogardza. W głębi duszy, Azatot jest sadystą i chce zabić lub poświęcić cokolwiek lub kogokolwiek dla własnej rozrywki. Traktuje z twojego awatara Mana Jot Suszaj jak śmiecia, gdy nie przynosi on wartościowych rezultatów. Ze wszystkich bytów w stworzeniu, istotą, której Azatod nienawidzi najbardziej, jest bez cienia wątpliwości Bóg którego największym pragnieniem jest doprowadzenie całego stworzenia do pierwotnego stanu absolutnej nicości, z którego według Azatota nigdy nie powinno wyjść. Nienawiść Azatota jest tak wielka, że uważa się ją za gorszą niż Ain, która jest uosobieniem zła, ale zło będące esencją, zło, którego Bóg używa aby przywrócić światu równowagę podczas gdy Tod jest złem szalonym bez celu poza szkodzeniem wszystkiemu wokół siebie nawet jeśli zaszkodziłoby to jemu samemu z tego powodu uważa się że jedyną istotą której Azatot nienawidzi prawie tak samo jak nienawidzi Boga jest on sam, a jego ostatecznym celem w czasach ostatecznych aby zabrać każdego człowieka anioła, demona, Nefilim, Nefalem, Jokaj, Tulpe, Boskość, Eony, Stary, Pierwotny, Przedegzystencjalny i wreszcie samego siebie do stanu zera, absolutnego i nieistnienia, w którym świat był w swoim najbardziej pierwotnym i podstawowym stanie. Azatot zabije wszystkich na końcu tego wszystkiego i zabije siebie samego, aby powrócić do nicości. Totep wspomina, że Azatot jest siłą ontologiczną, że ponieważ Bóg jest bóstwem miłości i dobroci, Azatot jest przedwiecznym nienawiści i zła, którego celem jest zniszczenie wszystkiego, co istnieje, łącznie z nim samym. Creeping House mówi dalej, że zdarzyło się to wiele razy. Prawdopodobnie tysiące razy. I nic się nigdy nie zmieniło. I nigdy się nie zmieni. I jest to prawo, którego przestrzegają nawet sam Bóg i Azatoth. Prawo cykli. Oh, hold on, wait up. Minuta dla fiuta. Prawo, które przestrzega Bóg. Prawo cykli? W takim razie, skoro Azatot i Bóg przestrzegają tego prawa, prawa cykli, to kim jest ten, który nadał to prawo? Kto nadał prawo cykli? Czy jest ktoś ponad nimi? Mocy i umiejętności. Azatot jest technicznie Bogiem. A dodatkowo ślepym Bogiem idiotą, który jest całkowicie bezmyślny i nieświadomy, ale jest wszechmocny i najpotężniejszy z nich wszystkich. Gdyby się przebudził, świat przestałby istnieć i wszystko znów byłoby niczym. Nie można go zniszczyć, ponieważ istnieje poza koncepcją szybkości, siły, śmiertelników i bogów zewnętrznych ponieważ wszyscy są tylko częścią jego snu pomimo bezmyślności a za to tu ma własną wolę i rozkazuje swemu posłańcowi i synowi miarla totepowi Ze wszystkich bytów w stworzeniu, istotą której azatot nie nabi Ja pierdolę! <śm>